Witam was, moi drodzy, kolejna część na dachu bloku. Karim Koszmar, witam wszystkich. Jak zwykle mam dla was kilka kategorii, 10 ulubionych płyt plus kilka może moich komentarzy do tego. W zeszłym roku podsumowanie było bardzo obszerne. W tym roku postaram się to zrobić dość szybko dla tych, którzy albo nie mieli za bardzo czasu sprawdzać, albo w ogóle stwierdzili, że już nie ma rapu w rapie. Rap cały czas dobry istnieje w hip-hopie, tylko nadeszły takie czasy, że trzeba go wygrzebać spod jakby górki, która przez rynek muzyczny została nazwana hip-hopem, a nie do końca nim może jest. Tak zacznijmy od kilku kategorii. Pierwsza kategoria to będzie single roku. W mojej opinii jest to kawałek Wizola Wake and Bake. Długo ten numer grzał mój Spotify. No myślę, że kurde, że to jest naprawdę zajebisty track na rozgrzanie każdej imprezy. No, niestety klip trochę kulawy, moim zdaniem. Gdyby tam się znalazł budżet na taki teledysk w stylu Maty czy też Sokoła na koniu, to na pewno dużo więcej ludzi by usłyszało o tym kawałku. Także w mojej opinii to jest definitywnie single roku. Druga kategoria, album producencki. Tutaj mam dwie płyty, które chciałbym wspomnieć. Pierwsza to będzie kolejny mixtape DJ-a Dexa. No jak zwykle dobra produkcja, to jest chyba, kurczę, teraz nie pamiętam, bo ósmy już z kolei, jeśli się nie pomyliłem. I najfajniejsze, najciekawsze kawałki z tego mixtape'u, które bym chciał wam polecić, to będzie Energetyk z dwoma słowami oraz z miłym ATZ oraz Oczy na nas ze Słoniem, Szpakiem i Lukasyno. Jedyną rzeczą, która mi się tam za bardzo nie podobała, to, że nasz gospodarz postanowił nawinąć zwrotkę. To znaczy on kończy ją rapując, kto przypuszczał, że nawinę, tutaj coś przyspieszam, jakie minę, a jednak jednak tak patrzę na to tak samo, jak kiedy Mateo zaczyna śpiewać na przykład, nie? Gdzie albo kiedy Kanye West zaczyna się wypowiadać na pewne tematy, nie? Myślę, że jednak tworzenie muzyki tym wszystkim panom wychodzi lepiej niż te inne rzeczy, które tam chcą zaimplikować. Niemniej DJ Dex, porządna płyta. Drugą rzecz, którą tutaj wrzucam, może nie do końca to jest album producencki w sensu stricte, że jest jeden producent produkujący muzykę i bity. Chodzi mi tutaj o, może bardziej składanką by to trzeba było nazwać, Respect for Tapes. Rzecz przygotowana przez osobę o pseudonimie Grędziu, który jest b-boyem oraz pasjonatem i kolekcjonerem kaset, i stworzył projekt, który miał oddać hołd temu właśnie zapomnianemu nośnikowi. Wszyscy pewnie widzieliśmy na internecie filmiki, w których rodzice w moim wieku, albo może trochę starsi, podają swoim dzieciom kasetę w pudełku i Walkmana i mówią, żeby puścili muzykę z tego, i oni próbują tam wkładać tę kasetę razem z pudełkiem do tego Walkmana i w ogóle są to zabawne sytuacje. Także no, dzisiejsza młodzież zdecydowanie nie ma pojęcia, jak to wyglądało kiedyś słuchanie muzyki, jak to wyglądało kiedyś z przewijaniem kaset na ołówku, żeby zaoszczędzić na bateriach i tak dalej. Polecam serdecznie projekt Respect for Tapes. Najlepszym kawałkiem z tego całego projektu, moim zdaniem, jest numer To Tylko Rap z Biakiem, Błaszczem, ASM i Cywińskim na Tasty Beats. Świetny numer, ale znajdziecie tam dużo innych fajnych smaczków. Także tyle, jeśli o albumy producenckie chodzi. A jeśli idzie o wydarzenie roku, trzy rzeczy chciałbym wspomnieć. Bemowo, lotnisko, WWA 12 czerwca i G-Mac robi historię polskiego hip-hopu. No świetna rzecz. No, po historii jakby hip-hopu w ogóle, którą zrobił w Katowicach, chyba
Nosprem, jak dobrze pamiętam. Teraz kolejna część na naszym jakby już polskim podwórku. No żałuję, że nie mogłem tam być na pewno, więc to moje odczucia tylko takie internetowe z tego widowiska. Miałbym na pewno byłbym skłonny do dywagacji co do wyboru utworów przez Jimka. Niekoniecznie w sensie takim, że on powinien wybrać inne, bo to jest jego projekt i może to są po prostu numery, które on chciał wybrać. Natomiast tak samo analogicznie, jak robił tą zestawienie amerykańskiego hip-hopu, to tam, nie wiem, no, pojawiła się na przykład, jakiś chyba pamiętam, kawałek Anaconda Nicki Minaj w historii amerykańskiego rapu. No nie wiem, no jakby to jest może temat na inny odcinek, ale chętnie bym podyskutował na ten temat, jakie utwory powinny się znaleźć w takiej historii polskiego rapu, a które może tam z tego Jimka wyboru niekoniecznie osiągają taki ten poziom, nazwijmy to. Niemniej to jest na pewno wydarzenie roku dla mnie. Drugą rzecz to jest cała sytuacja z Grande Connection, jego vlogami. Myślę, że to jest świetna sprawa, obnaża tam polski hip-hop, mówi generalnie z mojej strony, tak jak ja na to patrzę, to tam nie ma za bardzo przerysowanych sytuacji, tylko po prostu wystawia kawę na ławę i trochę się rozlicza z hipokryzją w polskim rapie. No niestety muszę tu powiedzieć z całą jakby sympatią do Kaliego i z moim chwaleniem jego kilku ostatnich płyt, które są na naprawdę fajnym poziomie. No wiadomo, nie porównujmy Kaliego do FNM-a, ale możemy śmiało powiedzieć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat wypracował sobie naprawdę zajebisty poziom i swoją stylówkę. No to tak tutaj jakby wysyłając pozew do sądu na Grande Collection, jakby zaprzeczył sam sobie jakby w sposób, który no nie spodziewałem się po prostu, że coś takiego się wydarzy. I trzecia rzecz dla mnie to jest coś, na co ostatnio wpadłem i serdecznie to polecam wszystkim fanom hip-hopu w Polsce. Jest to podcast o tytule Od Kimona do Maty, tworzony przez Marcina Flinta i Kajetana Szewczyka. Ja tego słucham na Spotify'u, chyba Audioteka to produkuje, więc można to jeszcze na tamtej platformie odsłuchać. No świetna rzecz, świetnie przygotowana historia polskiego rapu. Jestem chyba na 8 odcinku i wiadomo, że z różnymi opiniami się można zgadzać, nie zgadzać, sprzeczać i tak dalej, ale jest to naprawdę rzeczowe i świetnie się tego słucha. Także polecam ten podcast Od Kimona do Maty. Tyle jeśli chodzi o wydarzenia roku z mojej strony. Następna kategoria to jest około hip-hopowy album i tutaj mam dwa krążki. Pierwszy to jest album Mroza pod tytułem Złote Bloki i to jest, kurczę, nie dość, że najlepszy około hip-hopowy album, to ja bym był w stanie stwierdzić, że to jest najlepszy album z polską muzyką w ogóle w 2022 roku. Mój ulubiony numer z tego albumu to Zima, wyprodukowany przez DJ-a BRK. Świetna rzecz, serdecznie polecam. Drugi około hip-hopowy album, zupełnie inny od Mroza, no nie? I jakby nie chciałbym tego tutaj porównywać tych dwóch postaci, tym bardziej, że to jest debiut, to o czym teraz powiem. I jakby za Mrozem jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że za Mrozem stoi oprócz jego płytowych jakby dokonań i tego, że płyty się tu słucha świetnie, to podejrzewam, że koncert Mroza to też jest rzecz godna uwagi, wydania pieniędzy i spędzenia czasu. Ale wracając do drugiej pozycji, będzie to album Geisha
w wykonaniu ruskie fajki. No i myślę, że to jest dość ciekawe. Myślę, że to jest fajnie dość wyprodukowane. Dziewczyna trochę rapuje, trochę śpiewa. Takie to jest... Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się słuchało tego albumu, także proszę sobie sprawdzić i może polecam sobie zacząć od kawałka C'est la vie, który mi najbardziej utkwił w pamięci z tamtego albumu. Rzecz numer 4, czyli kategoria czwarta, teledysk roku. No i tu mam problem w tym roku, bo nie wyszło nic takiego, co by naprawdę wysadziło mnie z butów. No nie było teledysku Maty, nie było teledysku Sokoła, nie było nic takiego, w co były naprawdę wpompowane duże pieniądze, mi się wydaje, no a jednak ten budżet jest ważny w teledyskach, jeśli one mają wyglądać kozacko. Oglądałem taki podcast, nie będę tu wymieniał tej nazwy, bo za bardzo mi się nie podobało to podsumowanie tam, muszę powiedzieć, ale no i tam wymieniali chłopaki jako teledysk roku kawałek Okiego Jerzyk. No i wszystko spoko, świetna piosenka, teledysk, rzeczywiście bym powiedział, że to jest teledysk roku. Problem polega na tym, że ja trochę nie chcę iść w swoim niszowym cyklu Na dachu bloku, który sobie prowadzę i nie chcę powielać schematu, który się wytworzył na rynku, czyli nazywanie hip-hopem rzeczy, które nie są jakby hip-hopowe dla mnie. PZ na swojej płycie nawija coś takiego, że oni nazywają to hip-hop, a dla mnie to disco polo o dragach. Nie pamiętam teraz, jak to szło tekstowo dokładnie, ale coś w ten deseń. No i ja myślę, że to tak trochę wygląda. No ja nie chcę tego mówić, żeby jakoś obrażać tych ludzi, ale to ma, jaki to ma związek z hip-hopem sensu stricte, to ja nie wiem, bo jak ja słuchałem tego utworu, no to nie wiem, no były kiedyś takie zespoły, na przykład jak Just Five, jakiś taki polski boys band, była, nie wiem, Majka Jeżowska, to dla mnie to jest dużo bliżej temu niż hip-hopowi, więc ja jakby nie... Polecam sobie sprawdzić ten teledysk i piosenkę, w ogóle świetna piosenka, świetny teledysk, tam są, to jest wydawane przez Majorsa, dlatego tam widać, że tam są pieniążki, natomiast czy to jest hip-hop, to jakby... Długa debata, no znaczy ze mną bardzo krótka debata, ze mną jakby to nie jest hip-hop, ja stoję za sławnym tekstem Picha, to nie jest hip-hop i jakby no nie wkręcajmy po prostu piłki, nie wkręcajmy sobie piłki, że rzeczy, które teraz są śpiewane, które brzmią jak disco polo generalnie, może tekstowo są bardziej wyluzowane i też mają tekstowo zabarwienie takie o palenie trawki, impreza, coś tam, fajnie takie hip-hopowe, ale generalnie muzycznie to jest bliżej disco polo, którego moja mama lubiła słuchać w niedzielę na Polsacie, jak byłem mały i puszczała sobie jakiś tam program Disco Polo Live. No i to generalnie jest dużo bliżej tego niż hip-hopu. Dlatego ja wymienię dwa teledyski hip-hopowe, które mi się podobały. Albo niech będzie jeden. Wymienię kawałek Amy Winehouse, Miodu i DJ BRK, Kid Yakuza. No myślę, że to był najciekawszy teledysk dla mnie w tym roku. Wdowa w ogóle w nim występuje, z tego co pamiętam. No i tyle. I dla mnie zostanie to jako teledysk roku. Więc to by były kategorie. Jeszcze chciałbym wam o taką kategorię wspomnieć, wers roku. Wers roku, moi drodzy, co jakiś czas, jak słucham tego rapu, to jakby ciężko, żeby mnie coś już zaskoczyło po tylu latach, ale słuchałem płyty Aloha Opus Magnum Vol. 2, czyli tam Aloha, składanka z Aloha Entertainment od Procenta. I tam jest, moi drodzy, kawałek pod tytułem Ciężka Plansza. I na tym kawałku w ogóle jest dość ciekawe zestawienie gości, bo nawija Wisonji, którego bardzo lubię słuchać, też fajny raper. Jest Krzysztof KNT Kozak,
w refrenie, który chyba wydał książkę w tym roku, której nie miałem akurat okazji czytać. Jest chyba Jaca na bicie, DJ HWR zrobił skrecze i jeszcze nawija tam Przemek Ferguson. I ten ostatni, moi drodzy, nawijał to taki tekst. W bloku jest libacja i ktoś wciąga gruz. Znaczy, że ta suka z góry wzięła 500+. No i jakby to jest dla mnie wers roku 2022. Ale zostawmy już te wszystkie śmieszne śmieszne i mniej śmieszne kategorie i przejdźmy do 10 najlepszych albumów moim zdaniem w 2022. Lecimy od miejsca numer 10. Bokoni, wydane przez Honsy Ponsy. Paweł Bokun to jest koleżka chyba, który wypłynął delikatnie za sprawą Młodych Wilków, którejś tam edycji Popkillera. Później miał jakiś epizod w Asphalt Records i teraz ta płyta została wydana chyba własnym sumptem przez label, który się nazywa Honsy Ponsy, a mogę się mylić, bo może to jest jakiś label niekoniecznie jego, ale wydaje mi się, że tak. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Wpadłem na niego w ogóle przez Łonę, żeby było ciekawiej. Oglądałem jakiś taki wywiad z Łoną. Nie przypomnę sobie teraz, kto prowadził ten wywiad. To był jakiś fotograf ze Szczecina. To nie jest bardzo popularny kanał, ale bardzo rzetelnie zrobiony. Fajnie ten fotograf prowadzi wywiady z ludźmi związanymi w jakikolwiek sposób ze Szczecinem i na końcu robi im sesje fotograficzne i tam właśnie Łona polecał ten album i słuchając tego albumu nie dziwię się, że Łona go polecał, bo to jest ten Paweł Bokoni, to jest Bokun czy Bokoni, to jest w jakimś sensie od strony storytellingu, no nie dziwię się, że Łona go polecił. Także to jest numer 10. Numer 9 to będzie zespół Ćpajl Style z albumem Złoty Strzał. Bodajże jest to trzecia płyta tego zespołu. Wydane też własnym sumptem, to jest. Wpadłem na nich z kolei, wpadłem poprzez Winiego. On gdzieś oglądając jego program, gdzieś o nich wspominał. No i rzeczywiście ta płyta jest mega ciekawa. Polecam kawałek Krowodrza, żeby było ciekawiej. Oni są z Krowodrzy. Ja w ogóle dorastałem 5 pierwszych lat swojego życia. Dorastałem na tym osiedlu w Krakowie, na Krowodrzy właśnie. No i tam generalnie jedno z hardkorowych podwórek bym tu tak określił, jak oglądniecie sobie i posłuchacie tego kawałka, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Numer 8 to jest solowa płyta Głowy z PMM, wyprodukowana w całości przez Jacona, czyli to jest generalnie album raper-producent pod tytułem Ile, Kiedy i Z Kim. I również niezależnie wydana przez chłopaków. Najciekawszym kawałkiem z tego albumu jest dla mnie Walec. Numer pod tytułem Walec, polecam sobie sprawdzić. Pozycja numer 7. Jest to Rufus. Rufus od duetu z Małachem. Album pod tytułem Unikat. Wydane przez Step Records. Promocyjnie bardzo słabo z tą płytą poszło. Najlepszy kawałek, mega sztos kawałek z tego albumu, to jest Warsztat dla mnie, natomiast teledysk jest przebiedny, tam mi się wydaje, bym powiedział, ale polecam sobie wrzucić na słuchaweczki Warsztat i w ogóle cały album kozacki, ten unikat mi się podoba. Tym bardziej, że Rufus ma taki niecodzienny styl nawijania. Nie zdziwiłbym się, jakby słysząc taką opinię, że on czasem nie trafia w beat czy w tempo. Ale myślę, że to jest taka stylówka po prostu zamierzona. To jest tak samo jak, nie wiem, słuchając kiedyś Old Dirty Bastarda, też można byłoby powiedzieć, że kurde, nie rapuje pod beat. Nie?
polecam serdecznie Rufus numer, pozycja numer 7. Album numer 6 jest powiązany z teledyskiem roku, który wybrałem. Będzie to album DJ-a Berka i Mioda, Kid Yakuza, taki jest tytuł albumu. Wydane jest to przez Warner Music. I kurde, o, teraz w ogóle skojarzyłem, że to jest, kurde, to by się zgadzało, no. Czyli jednak ten teledysk tam jakiś budżecik musiał mieć, dlatego jest fajny. Skoro Warner Music to wydało. Ja bym chciał tylko napomnieć dwie rzeczy o tych panach, po dwa zdania. DJ BRK, oczywiście Opole, Kurnik Studio, od wielu lat z Jareckim na scenie oraz z Grupsonem. Miodu natomiast początki w grupie Jamal. Świetny to był zespół. Szkoda, że chyba przestał istnieć. I miałem okazję kiedyś widzieć na żywo we Wrocławiu na rynku i to naprawdę robili miazgę. Taką płytę pamiętam do dzisiaj, chyba się nazywała Urban Discotheque. Świetna rzecz. Później ten, tak jak mówię, zespół trochę przestał istnieć i Miodu pojawił się bodajże 2-3-4 lata z takim albumem Absent w ogóle. Tak chyba się projekt w ogóle nazywał. Bardzo undergroundowa rzecz. Polecam sobie to sprawdzić. To jest jakby Miodu w takiej już w ogóle nie śpiewającej roli, tylko rapującej stricte. I tutaj mamy powrót znowu pod szyldem Kid Yakuza. Świetna rzecz, tak jak mówiłem, Amy Winehouse, najfajniejsza rzecz tego. Pozycja numer 5 to również wspomniany wcześniej Weasel i płyta Weasel Series. Wydane przez label 2020. Członek JWP, jak wiadomo, bardzo fajna płytka. Rzecz numer 4. Pozycja numer 4 to będzie Louis Villain. Album pod tytułem Maestro, wydane przez moja label, czyli to samo wydawnictwo, co wydawało rzeczy z Adin. I tutaj mega jestem pozytywnie zaskoczony tą płytą, ponieważ Louis obok Aviego się zawsze jakby gdzieś tam lirycznie stał z boku, był producentem po prostu. Natomiast tutaj się pokazał w pełnej krasie jako raper. Oczywiście jest featuringów od chuja na tym albumie, może trochę za dużo, jeśli chodzi o debiut, bo chyba są tylko dwa kawałki bez żadnego featuringu. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że on jest producentem i porobił bity i napisał zwrotki, i też on, jak on rapuje, to też nie można powiedzieć tak, że kurde, no nie wiem, no choćby jak rapuje Dr. Dre, to zawsze ja mam takie, ach, dobra, to może byś został przy jednak robieniu bitów. Tutaj jakby nie widzę tej różnicy takiej, żeby na przykład Louis odbiegał od tego, jak rapuje Avi na przykład. Więc świetna rzecz, Maestro, polecam sobie sprawdzić. Moim ulubionym kawałkiem z tej płyty jest 022 z PZ-em, zrobiony jakby na... zrobiony jest w ogóle ten numer na tym, na jednym z sampli, który był użyty przez Nuna, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, do którego kawałka to było, na płycie PZ-a lata wstecz. Także to jest taki dość ciekawy follow-up. Pozycja numer 3 to będzie album Dwóch Sławów z archiwum X2, również wydane przez 2020. Tutaj sobie polecam do sprawdzenia kawałek 2 na 10 z Mielskim. Już trochę pewnie mogliście zapomnieć o tej płycie, bo ona wyszła początkiem roku, a wiadomo, że dzisiaj wszystko w ogóle znika ze świadomości po dwóch tygodniach słuchaczy. Także to będzie pozycja numer 3, wchodzimy na podium z tym właśnie. Pozycja numer 2 to będzie album, krótki album, ale dobitny, Białasa, Głowa Rodziny, wydany przez SBM Label. I tutaj ciekawym numerem do sprawdzenia będzie na pewno Zosia, to polecam. I tym samym przechodzimy do miejsca numer 1.
Pozycja numer jeden moim zdaniem w tym roku to album PZ Muzyka Komercyjna, wydane przez Koka Beats, czyli przez samego autora. Świetna rzecz. Zszedłem ze sceny, to jest mój ulubiony numer z tej płyty i kurde, no co tu dużo gadać. PZ myślę, że to jest taka postać, która w rozmowach o top 5 raperów w Polsce, no ja myślę, że ciężko znaleźć osoby, które wiedzą coś na temat hip-hopu w Polsce i nie wymieniłyby PZ-a w top 5, a przynajmniej w top 10. Więc to będzie album numer 1. No i tyle. Na koniec was chcę zaprosić również do sprawdzenia rzeczy z 2022 roku, czyli Południe Reprezent, kolejne odsłony tego projektu, tym razem z Mopsem, z Bull, Michaelem, Rufiokiem oraz Skorupem na bitach w dwóch wersjach. Dwie wersje tego kawałka wyszły. Jedna wyszła, druga wyjdzie za tydzień. To jest pierwsza wersja, to jest oryginalna na bicie Młodego i Skrecze DJ Ure. Natomiast remix w wykonaniu Michosa aka Loose Mind i Skreczami i Skrecze do tego DJ Proma. To już jest do sprawdzenia na Spotify. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. To będzie, to tak się klaruje, podsumowanie sceny w 2022 roku. Dla mnie w opisie do tego filmu wrzucę linki do playlist, na adekwatnych playlist na Spotify oraz na YouTube. I to by było na tyle. Zdrówka życzę. Elo, bam!